Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie na moim filmiku nowym, tak. Słuchajcie, jakiś czas temu siedziałam sobie na moim starym kanale Zim. I weszłam sobie po prostu w playlistę filmów, które polubiłam w ogóle kiedykolwiek. I tam naprawdę znalazłam bardzo dużo fajnych rzeczy i dosyć ciekawych, takich jak na przykład edity, jakieś poradniki. I tam był jeden taki film mojego znajomego. Pozdrawiam. Oczywiście link do tego filmiku będziecie mieć na dole w opisie. I tak sobie pomyślałam, że w sumie to jest całkiem niezły pomysł na filmik i że zrobię w sumie dokładnie to samo co on. Czyli mam zamiar policzyć, ile każda osoba stopki wydała tak w przybliżeniu na Monster Planet. W przybliżeniu, bo to nie będą dokładne dane i będziemy liczyć tylko i wyłącznie pakiety Diamond. Tylko właśnie nie wiem, czy będziemy sobie sprawdzać, ile wydały teraz te widoczne tutaj osoby z topki, czy po prostu topka ogólnie. Ale chyba weźmiemy sobie ogólnie tą topkę. Jednak chciałabym zobaczyć, ile Alicja wydała na Monster Planet, tak mniej więcej. Więc wejdziemy sobie w jej profil. Ogólnie pozdrawiam Alicję. Musimy wejść sobie w awards, zakupy i tutaj mamy takie osiągnięcie jak wydane diamenty. I tutaj mamy liczbę wydanych diamentów. Kurde, ile to jest? Ja nie widzę tutaj nic. Tak daleko jestem od tego monitora. Kurde, muszę sobie przybliżyć. O, super. To jest zero? Już sama nie wiem. Mam nadzieję, że nie wykrzaczy mi się dźwięk ani nic w tym stylu. Więc mamy tutaj otwarty kalkulator i teraz musimy wpisać te 30 tysięcy diamentów. Następnie musimy to podzielić przez 825, bo tyle diamentów się dostaje w pakiecie. Z tego wychodzi nam 36 pakietów i teraz 36 pakietów musimy pomnożyć przez... Ile ten pakiet diamentowy kosztował? 92,25 chyba. Dobra. No, chyba tak. I teraz możemy sobie obliczyć, ile mniej więcej Alicja na przykład wydała kasy na Monster Planet. Jest to 3000. Kurwa, myślałam, że będzie więcej. Ja patrzyłam sobie tym sposobem na moje konto na Zince i wyszedł mi jakiś 1000, a tutaj Alicja wydała mniej więcej 3000 zł. Ja Zinkę od którego roku mam? Już 2 lata chyba jakieś. A Alicja to konto ma od 2013. Aha, myślałam, że od 2011. Okej. I myślałam, że dużo więcej wydała na tę grę. No ale dobrze, szanuję. Nie wydaje pieniędzy w błoto, jak niektórzy. Warto czasem sobie coś przyoszczędzić. No ale dobrze, wróćmy sobie do tej pierwszej strony topki. Myślę, że fajnie byłoby to zapisywać. Na początku weźmiemy sobie Emonisię. Wielkie boom, czyli Juna 13 zostawimy sobie oczywiście na koniec. Emonisia... O Boże, ile? Ile tego jest? 57 tysięcy diamentów wydanych? Słucham? Jezus, nawet się tego nie spodziewałam, no dobrze. Podzielić na 825 diamentów. 69 pakietów. W takim razie 69 pakietów razy cena pakietu Diamond. Uwaga, ile to będzie? 6 tysięcy. Wow. No i takie liczby to ja rozumiem. Także Emonisia wydała jakieś prawie 6,5 tysiąca na Monster Planet. I jeszcze raz tylko chciałabym przypomnieć, że to nie są takie dokładne liczby, kto ile wydał na Monster Planet. Ona pewnie jeszcze ma dosyć dużo niewydanych tych diamentów, a my liczymy tylko te wydane. No i jeszcze do tego dochodzą dni VIP-a. Mogłabym trochę nad tym posiedzieć i poobliczać, ile tak bardziej dokładnie jakaś osoba wydała na Monster Planet, ale nie chce mi się. Przejdźmy sobie do naszej drugiej użytkowniczki, czyli LD999. Pamiętam, że ona była taką osobą, do której pokoju się bardzo często chodziło, ponieważ miała te zwierzaczki całe i w ogóle na blogach były takie listy pokoi, w których są właśnie zwierzaki z najwyższymi poziomami. No i właśnie we wszystkich tych blogach chyba była napisana LD999. No i w sumie tylko dlatego ją kojarzę, że miała dużo pchlarzy w pokoju i że... Każdy nie gadał, że ma pchlarze w pokoju. Ona wydała już dużo mniej tych starków. Ona wydała już dużo mniej tych diamentów. 19813. I to będzie jakieś 24 pakiety, czyli 24 pakiety razy cena równa się 2000 zł. LD 2000 zł. Następnie mamy Oliwkę. Ona w ogóle nie ma VIP-a. Może dlatego, że już tak nie za bardzo wchodzi na tę grę. O Jezu, ona też dużo wydała tych diamentów i pewnie miała dużo pakietów i znowu...
Zmarnowana kasa. Współczuję tym osobom serio, tyle wydać na grę jakąś. 65 445 podzielić na 825 diamentów. 79 pakietów. Okej, to jest dosyć dużo. I oczywiście razy cena i będzie to 7000 zł. W porównaniu z moim odcinkiem, gdzie liczyłam, ile ogólnie na Monsterplanet wydałam, to jest normalnie jakiś kosmos. Teraz będzie Rabi. W ogóle ona nie miała przypadkiem przez 2B tego niku? Nie wiem, może mi się coś przewidziało, ale bardzo ładną twarz ma. Cudowna jest. Co, ona nie zrobiła tego nigdy? Jak to? Jak to tego nie zrobiła? Czemu? Why? Tego nie ma! No nie gadaj! Laska, jak może tego nie zrobić? Przecież to jest najłatwiejsza rzecz. Dobra, sprawdźmy, ile tutaj wydałaś diamentów. No niestety, albo stety, nie jest to zbyt dużo, bo zaledwie 11 tysięcy. Tu są dwa zera, czy ja jestem ślepa? Nie wiem. W każdym razie policzymy to sobie. 13 pakietów jakieś, okej? Okay? Czyli 13 pakietów razy nie podzielić. I to będzie jakieś 1200, okej. Okay. Czyli u niej jest całkiem spokojnie. No i teraz mamy podium, uwaga! Julcinka, sprawdźmy, co kryje twoje konto. Ile? Ile diamentów wydała? Co? 276 tysięcy? Boże, ludzie! Jezu, ile to musi być kasy wydane na tę grę? Właśnie za moment sobie zobaczymy, ile wydała. Ile to będzie pakietów? 335 pakietów. Słucham? Dobrze. W takim razie 335 pakietów razy cena oczywiście tego pakietu Diamond. I to będzie, uwaga, 30 tysięcy złotych? Wiesz, co za to mogłaś kupić? Nie wytrzymam, no. Ale ja chyba już wiem, kto będzie zwycięzcą, bo sprawdzałam sama dla siebie oczywiście. Teraz sprawdzimy sobie konto Agi. Ja bardzo lubię Agę. I fajnie, że jej przywrócili ten 101 poziom. Bardzo fajnie. No ona też nie ma tego zrobionego, no co jest? O co chodzi? Naprawdę szkoda wam wydać 100 diamentów. Aga, ty wydałaś prawie 170 tysięcy. Dobrze. 169, haha, śmieszne, 69, mega liczba, ulubiona moja, podzielić na 825, tak? Tak. 205 pakietów, to też jest mega dużo, 205 pakietów razy cena pakietu Diamond i to będzie 18 tysięcy. O kurde, nieźle. Została nam już tylko Yuna 13. Pewnie jesteście ciekawi, ile ona mogła wydać na Monsterplanet. Ja też jestem tego ciekawa. Znaczy, ja już wiem, bo ja sprawdzałam. O Boże! Jak można tego nie zrobić? Zawsze jest jakiś fame z tego, chociaż w sumie tej topce to chyba wszystko jedno. Yuna wydała 359 tysięcy diamentów. Ja nie mogę. Czyli tak, liczba diamentów podzielić przez ilość diamentów w pakiecie. 436 paków, diamond paków. Liczba diamond paków razy cena aktualnego pakietu diamond. I uwaga, 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 przygotujcie się. 40 tysięcy złotych. No słucham, Yuna, ty jesteś jakaś nienormalna. Także tutaj mamy wyniki topki. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Yuna z kwotą 40 tysięcy złotych. Na drugim miejscu Julcinka 30 tysięcy. I na trzecim miejscu Agę 118, prawie 19 tysięcy. Ja jestem ogólnie naprawdę w szoku, ile niektórzy ludzie potrafią wydać pieniędzy na jakąś nudną grę. Znaczy ja też wydałam oczywiście kilka tysięcy złotych, niestety. Wiecie, ile za to mogłabym mieć kebabów? Albo nie wiem, ile pięknych ciuszków mogłabym sobie kupić? Dlatego, właśnie dlatego postanowiłam sobie, że już nigdy nie wydam pieniędzy na Monsterplanet i mam nadzieję, że dotrzymam tego. No chyba, że VIP na rok mi się skończy, to chyba kupię sobie drugiego, ile będę jeszcze grać w tę grę. Więc no, tego. Uważajcie na swoje pieniążki i żegnam was wszystkich. Pa, pa!